Cześć, witajcie na kanale Daniel w Dublinie. Ja dzisiaj zapraszam Was na kolejną wycieczkę po Fuerteventurze. Dzisiaj pokażę Wam La Oliwę. La Oliwa, dlaczego taka nazwa? Bo kiedyś tutaj było bardzo dużo drzew oliwnych i one sobie tu rosły, stąd nazwa Oliwka, czyli La Oliwa. La Oliwa była drugą stolicą Fuerteventury i to w tym takim okresie najbardziej burzliwym, więc wcześniej była Betancuria, później Puerto del Rosario, a teraz Puerto del Rosario. Natomiast jak się tutaj naprawdę działo, jeszcze za czasów wojska i generałów, to tu właśnie znajdziemy dużo zabytków, muzeum, siedzibę generałów, piękny kościół, więc należy się tutaj pięknie pospacerować. Zwłaszcza, że widzę, że wychodzi słońce i ja znowu będę się palił. Słuchajcie, jest 34 stopnie, jest godzina 11, a ja się po prostu palę. Nie wiem, jak to możliwe, ale po prostu tonę, jest mi tak gorąco. Normalnie mnie nigdy nie jest gorąco, a tym razem nieistotne. Słuchajcie, zapraszam Was na wycieczkę po La Oliwie. Ja sobie ograniczę komentarze do minimum, bo i tak nikt z nas nigdy nie pamięta tych dat i nazw i miejsc i imion i nazwisk i co się kiedy po kim stało. Natomiast postaram się pokazać Wam wszystkie punkty, które są tutaj wyznaczone na nowej mapie. Jak robiłem ostatnią wycieczkę sobie po La Oliwie, to wyglądało na troszeczkę inaczej. Natomiast jeszcze teraz do tych punktów doszły tak zwane punkty komercyjne, czyli sklepy z aloe verą, sklepy z rękodziełem i tak dalej, wiadomo, komercjalizacja. Natomiast my pójdziemy dzisiaj po tych wszystkich muzeum i tych wszystkich kasach, które tutaj warto obejrzeć. Zapraszam serdecznie. Zaczynamy naszą wycieczkę po La Oliwie od wizyty w Muzeum Nasiona. Nazywa się to Muzeum Nasion, natomiast chodzi o gospodarkę, o tym jak się sadziło, przygotowywało ziemię, zbierało plony i transportowało to wszystko. Muzeum bardzo fajnie, bardzo przejrzyście pokazujące jak to wyglądało, bardzo fajny pomysł. Wejście kosztuje euro 50 i zaraz przy wejściu dostajecie przewodnik, niestety nie ma po polsku. Ale wystawa jest tak klarowna i tak oczywista i widać bardzo, bardzo ładnie co było, jak się działo, jak wyglądało. Bardzo polecam to miejsce, ono jest troszeczkę z boku, natomiast na pewno jest bardzo warte obejrzenia.
kościół absolutnie piękny, z fantastycznym drewnianym dachem, pięknymi żyrandolami. Wszystkie statuetki Matki Boskiej i innych świętych od setek lat tutaj, ubrane w rytualne ubrania, też stare. Niesamowita atmosfera, bardzo magiczne miejsce. Taki bardzo skromny kościół, a pełny absolutnie fenomenalnej energii. A teraz jesteśmy w City Hall w La Olivie, w pięknym, nowoczesnym budynku, jednak zachowanym w starym stylu. Jak wejdziecie do środka, zobaczcie. Taka piękna fontanna z kozłami na środku. Bardzo miłe zaskoczenie, nigdy nie wszedłem do środka, to coś mnie dzisiaj skusiło. Zobaczcie, no coś pięknego. Naprawdę warto zajrzeć, wścibić nosa. Przepiękna. Kolejny przystanek na naszej wycieczce po La Olivie to Casa de los Coroneles i słuchajcie, z tego co widzę, to spędzę tutaj dobrą godzinę. Jest absolutnie piękny budynek, przepięknie odnowiony, samo główne patio z drewnianymi wykończeniami, balkonami, balustradami, po prostu przepiękne. Mam nadzieję, że wideo odda chociaż w najmniejszym stopniu to, jak to miejsce jest piękne, jak to niesamowicie wygląda.
wycieczka po budynku fantastyczna. Słuchajcie, co okno, co dziura w ścianie, to widok spektakularny, zapychający, breathtaking, jak to powiedzieć? Że nie można złapać aż oddechu, tak pięknie, wszędzie góry, błękitne niebo, palmy na środku, po prostu zrobię masę fantastycznych zdjęć. Zapraszam Was na mojego Instagrama. Teraz powiem Wam coś śmiesznego. To jest chyba najbardziej luksusowa toaleta, jaką widziałem w życiu, która jest po prostu idealnie skomponowana z wnętrzem tego budynku. Jest cała w drewnie, jest tak pięknie zrobiona. Idziemy teraz do łazienki, ja Wam muszę to pokazać. Zobaczcie, tutaj jest toaletka. Zlewy, drzwi, ściany, no po prostu wszystko jest tak pięknie zrobione, tak dopasowane do tego stylu budynku. Nie zepsuto jakimś super nowoczesnym, ultra dziwnym, regipsowym wykończeniem. Naprawdę, słuchajcie, fantastycznie, fantastycznie podoba mi się niezmiernie, naprawdę świetna robota. Ktoś, kto się na tym skupił, żeby ten budynek naprawdę odnowić i dodać do publicznego użytku, zrobił fantastyczną robotę. Pójdziemy dalej na zewnątrz, to w budynku jest wystawa Naho Ramireza, więc idziemy zobaczyć, co to jest na tej wystawie. Jak już jesteśmy na miejscu, dlaczego nie skorzystać? Mam nadzieję, że podobała się Wam wycieczka po Casa de los Coroneros, jak House of General, czyli dom generałów. Mnie podobała się niezmiernie i powiem Wam, że w La Olivie to jest number one dla mnie jak na razie. Naprawdę fantastyczne miejsce, przepiękne, przepięknie utrzymane, przepięknie dostosowane do turystów. Jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem. Podobało mi się bardzo, bardzo. Zresztą spędziłem tu prawie 2 godziny filmując dla Was, a później już samemu chodząc w każdy kąt, żeby zobaczyć jak najwięcej. Naprawdę bardzo polecam. Wejście bodajże 3 euro albo 4 euro. Multimedialne wystawy. Absolutnie must to visit. Bardzo mi się podobało. Bardzo Wam polecam. Dystans pomiędzy tymi wszystkimi zabytkami jest naprawdę niewielki. To jest kwestia 3-4 minut spaceru. Od kościoła, który jest jakby w centrum, po każdą tą część jest jakieś 3-4 minuty walk do tego budynku, w którym byliśmy teraz. Natomiast na daną chwilę idziemy do Muzeum Artu. No i jeszcze przed nami została ostatnia część, której nie widzę jeszcze na mapie, no ale powinna gdzieś tutaj być. Więc z przyjemnością obejrzę. Słuchajcie, tutaj wszędzie są parkingi za darmo. Zostawiacie samochody gdzie chcecie, widzicie, jest wszędzie tona miejsc parkingowych. Ja akurat swój zostawiłem przy kościele. Taki spacer wśród zielonej, przepięknej oliwy jest naprawdę świetnym pomysłem, żeby sobie pospacerować, odpocząć, nacieszyć się tymi pięknymi widokami i palmami. Tu pogoda zawsze jest piękna. Ja Wam powiem, że ja tutaj byłem o różnych porach roku, chyba każdego możliwego miesiąca, i tutaj nigdy nie było źle. Raz padało 5 minut, ale jak pobiegłem po kamery, to już przestało padać i już nie miałem możliwości nagrania deszczu, więc tu zawsze jest pięknie, jest tylko wietrznie, bardziej lub mniej. Ja mam na sobie koszulę, ale ta koszula to jest windstopper i to jest taki troszeczkę chroniący mnie, taki troszeczkę kulująca koszula. Jest bardzo zimno. W ogóle moje słówko na dzisiaj po hiszpańsku to jest que calor, co oznacza ale gorąco, i jest naprawdę straszliwie gorąco, aż mi przypada, dlatego z przyjemnością ucieknę do Muzeum Sztuki.
a tu jeszcze nie wiem, pewnie widzieliście dobrych parę razy, o auto się nie zabiłem na tych drogach tutaj, dlatego że wybrałem się w klapkach i klapki mam piękne. Natomiast tutaj jest dużo piasku, tu jest dużo kamieni, dziury w ogóle. Jak się chodzi w takich klapkach, to się można naprawdę nieźle potknąć, więc jak zwiedzacie, to ja wam bardzo polecam jednak runnersy. Nie skupiajmy się na pięknie opalonych stopach, tylko używajmy runnersów, bo będzie się nam bardzo wygodnie chodziło. A ja już mam całe stopy brudne od piachu, od kurzu i jeszcze co rusz się potykam o jakieś wszelakie możliwe stopnie. Jesteśmy w Muzeum Sztuki i to muzeum składa się z dwóch części. Pierwsza to jest budynek, w którym byliśmy wcześniej i ogrodów. I właśnie sobie tutaj pochodziłem wkoło tych ogrodów. Pokazuję je wam teraz. Oczywiście sztuka jest czymś takim, co wzbudza emocje i podoba się nam lub się nam nie podoba. I oczywiście zawsze tak było i będzie, że będzie szokowała, że będzie powodowała pewne impulsy, będzie wzbudzała zachwyt lub agresję. Zawsze tak jest ze sztuką i to, co tutaj oglądam, podoba mi się mniej lub bardziej. Podoba mi się ławka z ceramiki, podobają mi się te metalowe statuetki kozłów, ale jeszcze bardziej podobają mi się ceramiczne wielkie kozły. Wszystko jest kwestią gustów i bardzo obiektywnego podejścia, natomiast niewątpliwie takie miejsca trzeba oglądać, trzeba wchodzić, trzeba zobaczyć, chociażby po to, żeby sobie wzbudzić własną opinię na ten temat. Ja jestem bardzo zachwycony, choć pogoda mnie rozpieszcza ponad to tutaj. Teraz idziemy oglądać dolną część w podziemiu. Naprawdę super doświadczenie w Muzeum Sztuki. Jestem zaskoczony, że w środku taka ogromna galeria dwunawowa i tyle artu. Też fantastycznie zaopatrzony sklep z artem, z rękodziełem, które można kupić, od ceramiki, obrazów. Naprawdę fantastyczna sprawa. Też są wyroby z liści palmowych, z czego słynie La Oliva. Naprawdę pięknie. Ja kupiłem parę drobiazgów, ręcznie malowane pocztówki do mojego albumu i na prezenty. Jedną z Betancurią, jedną za Oliwą i ręcznie malowaną akwarelę z
El Cotillo, gdzie się zatrzymałem. Jest naprawdę bardzo, bardzo fajne. Teraz próbuję znaleźć tą Casa de Coronel. Nie jestem pewien, w którym kierunku idę. Mapę mam oczywiście w plecaku, no ale gdzieżby tam patrzeć na mapę, nie? Lepiej się nachodzić 3 razy w koło i znaleźć, niż po prostu pójść od razu i znaleźć. Natomiast niewątpliwie słówko dnia dzisiejszego, que calor, jest jak najbardziej na miejscu. Po prostu płonę. A w muzeum było tak przyjemnie, pod ziemią było tak chłodno. A teraz nie wiem, czy słyszeliście, bije wieża. I ja nie wiem, o co chodzi, bo jest 13:26 i to ani na za 15, ani na w pół do, ani na 15 po, ani na drugą. Ja nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, dlaczego ona tak bije dla bicia samego. Ostatni etap zwiedzania w La Olivie, Casa del Coronel, jest zamknięta. Godziny otwarcia to od wtorku do piątku, od 10 do 2, z 15 po 2. Nie wiedziałem, że zamykają ją tak szybko, więc przyjadę tu jutro zaraz po śniadaniu, tylko po to, żeby pokazać wam to miejsce. Widzę też, że tu jest masę miejsc parkingowych, więc przyjadę tu tylko po to, żeby pokazać to miejsce. I ja tutaj kiedyś byłem, tu jest market w weekendy bodajże, warzywny, wszyscy wystawiają, co mają, więc to jest coś w tym stylu. Natomiast chcę, żeby już tryb po La Olivie był zamknięty i żebym mógł zająć się następnymi miejscami, więc przyjadę tutaj jutro, obejrzymy to do końca i zamkniemy wycieczkę po La Olivie. Na mapie La Olivy mamy muzeum tradycji i tu Muzeum de las Tradiciones jest zamknięte. Są tu prowadzone jakieś prace renowacyjne i nie wiadomo, kiedy to będzie otwarte znowu, może za rok, może za dwa. Natomiast byłem, stałem obok, widziałem, co mogłem zobaczyć, wsadziłem kamerę do dziurki, widać, że trwają jakieś prace remontowe, malowanie i tak dalej. Mam nadzieję, że będzie to otwarte już niedługo. Następną rzeczą do obejrzenia jest jaskinia, która też jest zamknięta ze względu na to, że kilka lat temu był jakiś duży przeciek. Patrzymy, czy tu można się gdzieś wcisnąć, ale nie bardzo. Był jakiś duży przeciek i zostało zamknięte. Będą trwały prace rekonstrukcyjne, ale kiedy to będzie zrobione, nie wiadomo. Kolejną rzeczą są wiatraki na szczycie góry, których nie widzicie akurat, bo one są tam z tyłu. Natomiast to już jest część Villa Verde, nie La Olivy, więc jak będę w Villa Verde pokazywał wam małą miejscowość, to od razu zahaczymy o te wiatraki. No szkoda, że to jest nieczynne, ale tak widzieliśmy naprawdę sporo, więc bardzo się z tego cieszę. Jedyne, co nam jeszcze zostało, to obejrzeć to miejsce, które było zamknięte, które było do godziny 14, więc to zaliczymy jutro. Jutro będziemy mieli już całą Oliwę domkniętą i obejrzaną i będę się szykował do kolejnego vloga, do kolejnego zwiedzania kolejnej miejscowości.